Okej. Okay. Witajcie przyjaciele, witam w kolejnym odcinku Jak prorok do proroka. Spotykam się po raz kolejny z Agatką i Arturem Cerońskim. I dzisiaj będziemy mówili o takim bardzo szerokim temacie, temacie miłości. Więc miłość jest tak szerokim konceptem. Miłość można zdefiniować od uczuć. Poprzez jakieś religijne zjawisko, poprzez jakieś pragnienia emocjonalne. Biolodzy tłumaczą to jako zespół neurologiczny, prawda? Więc czy miłość jest związana dla niektórych ludzi z jakąś przyjemnością, z jakimś pragnieniem? No jest to tak szeroki temat i jest to temat, który fundamentalnie pojawia się w kręgach chrześcijańskich, jako pewnego rodzaju fundament złożony w doktrynę chrześcijańską. Więc ja bym chciała zacząć od tego, jak według Was prawidłowo należy zdefiniować miłość. Artur. Wiesz co, ja przez lata widziałem, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, bo już nie pomijam cały ten świat, ale chrześcijaństwo. Widziałem, że właśnie miłość, tak jak powiedziałaś, jest takim fundamentem, który jest wyznawany przez chrześcijan. Masa kościołów nazywa się w różny sposób jakimiś tam miłosnymi nazwami. I generalnie, kiedy pytamy chrześcijan o to, co jest dla nich najważniejsze, no mówią, że to miłość. Tak. Miłość nas wyswobodziła, miłość nas dotknęła i tak dalej, i tak dalej. Ja przez lata ja nie wiedziałem, co to jest miłość. Ja byłem w różnych kościołach, w różnych miejscach i generalnie to, co widziałem, to, o czym mówiono, że jest ta miłość, no to ta oczywiście kolokwialnie twierdzono, Bóg jest miłością, tak, i tak dalej. Natomiast miłość, jakby jej tam nie próbowano dopasować do tego Boga, to ona w praktyce była odbierana przez ludzi jako różne zespoły emocjonalne. Okay. Było to tak, że jeśli ktoś był ciepły, sympatyczny, miły, no to była miłość. Jeśli tam się dawało, nie wiem, jeść bezdomnym, no to była miłość. Jeśli się było takim, miało się takie poglądy przeciwne takiemu złu na świecie, szeroko pojętemu, prawda? No to była miłość. Miłość to była przeciwna agresji, miłość to była przeciwna złości. To była miłość. Czyli to wszędzie były te związki emocjonalne. I ja tak naprawdę w tym rosłem. I gdzieś ją tak też określałem. W pewnym momencie zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście miłość, no, jest osobowa, że to jest ten Bóg. To był taki początek mojego takiego rozumienia miłości, że to jest Bóg. No dobra, ale to, że to jest Bóg, to jeszcze mi nie wyjaśniało do końca, co to jak to się do mnie ma. Tak. Gdzie to się do mnie, jakby, co to mnie, jak to mnie dotyczy. Tak. No i pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy ja się spotkałem z takim głębokim pojęciem miłości, to było wtedy, kiedy czytałem właśnie Pismo Święte i przeczytałem taki tekst, że a na tym polega miłość, okay, że nie myśmy umiłowali Boga, ale On nas umiłował. To był taki tekst. I w tym momencie, kiedy to słowo mnie przeszyło, ja zrozumiałem bardzo ważną prawdę. Ta prawda mniej więcej brzmiała w ten sposób, że ja, Artur Cerojski, nie jestem człowiekiem, który
jest źródłem miłości. Ta miłość nie pochodzi ze mnie. Jakby i co się, nie mam zatem, nie powinienem zatem jej szukać w sobie. To było bardzo ważne dla mnie, że ja nie mogę jej szukać w sobie, bo na tym polega miłość, że nie ja umiłowałem, tylko mnie umiłowano. To było dla mnie bardzo ważne wtedy, że ja zacząłem się zupełnie inaczej modlić. Zacząłem się modlić do Boga miłości, ale jak do Boga miłości? Ja zacząłem modlić, mówię, Boże, który mnie kochasz, wywyższam Ciebie. Boże, który mnie kochasz, czczę Ciebie. Ja przełożyłem całą wajchę miłości jako źródła na Boga. Przestałem szukać w sobie, bo religia uczyła mnie, Ty masz być taki, 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 taki. Czytano mi ten drugi list, przepraszam, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, ten wielki hymn do miłości i mówiono mi, jaki mam być. Tylko ja za nic nie mogłem tego wszystkiego w sobie połączyć. Tam było, miłość nie szuka swego. No kurczę, siedzę na ławce przed blokiem, w ogóle modlę się w innych językach. Nie no, mówię, Boże, żeby nie wiem co, to ja szukam swego. No i Ty to wiesz, i ja to wiem, i diabeł to wie, i wszyscy to wiedzą, że... Bo przecież wiem, co ja robię. Nie mam takiego modułu. Nie mogę wstać z tej ławki, Panie Boże, iść teraz do domu i nie szukać swego. No będę szukał swego. No miłość nie myśli nic złego. Nie no, się, mówię, Boże, no myślę złe rzeczy. No prawda jest taka, Boże, i Ty wiesz, i ja wiem, że myślę złe rzeczy, prawda? Miłość nie cieszy się z krzywdy. No Boże, wielokrotnie cieszę się z krzywdy. Mówię, kurczę, właśnie mam takie coś, że jak kurczę, ja mam rację i ktoś poniesie jakąś klęskę, to ja w środku czuję satysfakcję. No i teraz ja po prostu zrozumiałem, że miłość nie ma źródła we mnie. Okay. Ja jej nie mogę znaleźć w sobie. A więc okay. Co? No nie będę szukał tam, gdzie czegoś nie ma, bo po co? To w ogóle strata czasu, strata energii, strata wszystkiego. Więc i zrozumiałem, że miłość jest w nim. I że ona polega na tym, że to on mnie kocha. Tak. I że ja najpierw, żebym mógł w ogóle cokolwiek mówić o miłości, to ja najpierw muszę jej doświadczyć od niego. Okay. Że ja muszę najpierw poczuć się kochanym, a dopiero potem myśleć jak kochać. I rzeczywiście ja całą swoją energię wtedy przełożyłem na to, aby poczuć się kochanym. I to był jakby, to był początek, że ja jestem kochany i dla mnie początek dotknięcia miłości to było to, że ja jestem kochany, że Bóg mnie kocha. Okay. Ale czy poczułeś to, że Bóg Cię kocha? Dobre pytanie. Bo z kolei apostoł Jan też mówi, że myśmy poznali i uwierzyli w miłość. Nie? Właśnie, bo... Żeby przyjąć miłość od Boga, to ja musiałem w tą miłość uwierzyć. To jest najpierw. Tam się nie pojawiło odczucie. No bo odczucia, tak jak powiedziałem, to były rzeczy, którymi faszerowano mnie od zawsze. Te uczucia będą. Tak. No i teraz, kiedy ja zacząłem jakby rozumieć, że ta miłość jest w Bogu, że On mnie kocha, to ja zacząłem w to wierzyć. I teraz co to oznacza, że zacząłem w to wierzyć? No właśnie, wyznawać. Ogłaszać. To były sytuacje, w których ja notorycznie jakby chodziłem i ogłaszałem, że jestem kochany przez Boga, że Bogu na mnie zależy, że jestem przez Boga, jestem Jego umiłowanym dzieckiem, że jestem dla Niego ważny. Tak jak robiłem ze wszystkimi innymi elementami wiary, tak też zacząłem wierzyć w miłość. I teraz skutkiem tej wiary zaczęło być to, że ja zacząłem odczuwać realnie w swoich emocjach stan bycia kochanym. Okay. I to też nie stało się w taki sposób, że raptem czułem jakieś mrowienia, bo często ludzie porównują to na przykład z taką miłością, którą mamy człowiek do człowieka. Absolutnie nigdy nie czułem motyli w brzuchu z uwagi na kontakt z Bogiem. I ja myślę, że w tej rozmowie jeszcze wrócimy do tych rzeczy, bo ja chciałbym takie rzeczy powalić w ogóle w ludziach generalnie, bo co ja odczułem? Co ja odczułem? Po pierwsze, że jestem wartościowym człowiekiem. Że moja wartość jest ogromna. No bo jeśli Bóg mnie pokochał,
to znaczy, że ja jestem wartościowy. Znaczy, że jestem człowiekiem, który posiada wartość. Prawda? Co dalej? Ja poczułem się bardzo bezpieczny. No bo jeśli Bóg mnie kocha, no to cóż może mi się złego stać? No bo jeżeli On mnie kocha, no to teraz to On działa w ten sposób, że On jest za mną, z mojej strony. On idzie ze mną. Jakby to było coś takiego, co było jakby punktem wyjścia do miłości. To był początek, jakby dalej będziemy o tym mówić. Czyli można w ogóle powiedzieć, że początkiem doświadczenia miłości to jest poznanie osobowego Boga. Poznanie osobowego Boga jako Boga kochającego personalnie człowieka, czyli tego człowieka, który go poznaje. Bo to się fundamentalnie różni od tego, to co teraz Artur powiedział, od tego, co jest w sumie wszechobecne w kościołach, że jakby i w psychice chrześcijan, że trzeba zasłużyć na tą miłość Boga. Trzeba być dobrym. Co myślisz o tym? Że nie można zasłużyć sobie na miłość Boga. Właśnie dzisiaj słuchałam takiego człowieka, który właśnie mówił, że nikt nie jest dobry. W ogóle nikt nie jest dobry, żaden człowiek z natury nie jest dobry i to jest w ogóle straszna informacja. W ogóle dobry jest tylko i wyłącznie Bóg. Poznając też Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, też mogę powiedzieć podobnie jak Artur, że ja doświadczyłam tego osobowego Boga, który właśnie pokochał mnie. Ja na przykład czytając słowo, że kiedy byłam jeszcze grzesznikiem, Bóg za mnie umarł. I ja uwierzyłam w to słowo. Ja w ogóle w to uwierzyłam, że On w ogóle mnie pokochał i umarł za mnie. Ale pamiętam też, że bo jakby taką dygresję wrzucę odnośnie tego, co też na przykład ludzie mówią w kościołach. No ja usłyszałam na ucho od Boga cudowny, ciepły głos mówiący do mnie po imieniu, że w ogóle kocham w ogóle Ciebie. Ja w ogóle nie chcę też tego podważyć, bo jak gdyby nie. Niemniej jednak w ogóle uważam, że to nie są fundamentalne rzeczy. To nie jest fundamentalna rzecz. Akurat taka osoba być może potrzebowała w ogóle tego, a mamy do czynienia z Bogiem miłości, z Bogiem w ogóle, który kocha, tak? Natomiast ja personalnie uwierzyłam w słowo, że wtedy, kiedy byłam jeszcze grzesznikiem, w ogóle Bóg za mnie umarł. Zastanawiałam się też, czemu nie są trafione słowa, jak gdyby, powiedzmy, tak zwanej Ewangelii, kiedy mówimy, próbujemy człowiekowi w ogóle powiedzieć Ewangelię i tak naprawdę nie mówimy mu Ewangelii, tylko mówimy do niego, Bóg Cię kocha. I pytanie, kto jest tym nakarmiony? No nikt nie jest tym nakarmiony. Pytanie, czy to nas karmi, nie? Sama taka informacja, jakby wracając do tego słowa, że co powiedział apostoł Jan, że myśmy poznali i uwierzyli w miłość. Tą miłość trzeba poznać i trzeba w nią uwierzyć. Czyli trzeba poznać w ogóle Jezusa i uwierzyć w ogóle w Niego. Ale samą taką informacją absolutnie uważam, że nikt się nie może nakarmić. Bo w ogóle miłość to nie jest teoria. To w ogóle nie jest jakaś tam teoria i wiedza o miłości. Tej rzeczy też jak gdyby nie można, powiedzmy, drugiemu człowiekowi też wytłumaczyć, tak? My na przykład w kontakcie, powiedzmy, ze sobą jako małżeństwo, ktoś na przykład może mnie zapytać, czy czujesz się kochana? Czuję się kochana. Ale nie tylko i wyłącznie dlatego, że Artur mówi do mnie, kocham Ciebie. Bo gdyby mówił tylko i wyłącznie do mnie, że mnie kocha, tak? Ale ja bym nie doświadczała miłości w ogóle od niego, tak? No to nie czułabym się, kochana. I właśnie idąc dalej, kiedy poznajesz miłość, Boga jako miłość i też miłość w praktyce Boga do Ciebie, to się staje w Tobie materiałem dowodowym. Wszystko potrzebuje dowodu. Są tacy ludzie, którzy twierdzą, że wiara jest ślepa. Że musisz, wierzysz, bo tak powiedziano, żebyś wierzył. Nigdy tego nie czytamy na kartach Pisma Świętego. Zawsze wiara, której Bóg jakby do nas mówi o tej wierze, to jest wiara oparta na materiale dowodowym. To jest, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał. Czyli zawsze Bóg pokazuje, dlaczego warto we mnie wierzyć i też mówi, dlaczego warto mi uwierzyć, że Cię kocham. I tam jest materiał dowodowy. Ja zacząłem zbierać ten materiał. Ja mówię, wow, więc rzeczywiście, właśnie, a propos zasługiwania, mówię, ja nie zasługuję na to, abyś
mnie kochał. I teraz, co to znaczy, że ja nie zasługuję, żebyś mnie kochał? To znaczy, że ja nie posiadam materiału, na którym mogę oprzeć swoją sprawiedliwość, uczciwość. Nic nie mam. Nie mam nic. Jednak mnie kochasz. Jednak dałeś mi życie wieczne, po pierwsze. Jednak dałeś mi siłę do tego, abym mógł się przeciwstawiać całemu temu choremu systemowi, piekła, świata i tak dalej. Dałeś mi to, mimo że ja nic nie mam dla ciebie. To cały czas jednostronne jest. Wtedy też po raz pierwszy zrozumiałem, jaka jest różnica między miłością a szacunkiem. Że na szacunek zawsze musimy zasłużyć, a na miłość nigdy. Są dwie różne sprawy. Często ludzie mówią, szanuj mnie, bo... Prawda? Ja za co? Pytania, dlaczego mam cię szanować? No bo ja jestem liderem albo pastorem. Nie. Dlaczego? Mogę cię szanować za twoje czyny odpowiednie jako lidera czy pastora. Ja cię mogę za to szanować. Bo jak nie masz tych czynów, to cię nie będę szanował. Czy będę cię kochał? Jasne, że będę. Prawda? Ale to nie oznacza, prawda, że będziesz dla mnie wzorem, że będziesz dla mnie jakby punktem wyjścia, prawda? I teraz o co chodzi? Jeżeli się idzie głęboko w poznanie miłości, to i człowiek zaczyna być kochany, czuć się kochany, to jak się to przejawia? Po pierwsze, zaczął znikać ze mnie lęk. Krok po kroku. To nie trwało, słuchajcie, tydzień, dwa. To trwało lata. Ten lęk się zmniejszał. Najpierw powstawała odwaga, czyli taka duża umiejętność działania pomimo lęku. Ale później, im głębiej ja wchodziłem w zrozumienie, że Bóg mnie kocha, tym bardziej lęk znikał. I na przykład dla mnie pierwszym fundamentalnym dowodem na to, że człowiek czuje się kochany, to jest to, że on się nie boi. Wiesz co, ja jeszcze chciałam tak zagłębić pewien aspekt tego, co mówisz, bo jakby nie do końca rozumiem, jak można stwierdzić, że Bóg cię kocha, jeżeli człowiek ma wewnątrz siebie coś takiego, że jesteśmy przyzwyczajeni, że ktoś nas kocha za coś. Jesteś, wiesz. Więc, a jeżeli jesteśmy grzesznikami, zbawionymi z łaski, no to tam za bardzo nie ma co kochać. No nie ma. Więc skąd jest ta miłość? Z wiary. Tak, ale mówisz, że wtedy mówisz, że jesteś cenny, więc na jakiej podstawie możesz powiedzieć, że jesteś wartościowy? On powiedział, i teraz tak, ja biorę jego słowo, tego, w którego wierzę jako miłość. I on mówi tak do mnie, że drogo jesteś kupiony, jesteś drogi. I teraz co ja mówię? Nie czuję tego, nie mam doświadczenia takiego, zawsze musiałem na coś zasługiwać, ale co teraz robię? Właśnie wierzę w miłość, więc wyznaję moją wiarę, czyli wyznaję to, co on powiedział na mój temat, a on powiedział, jesteś drogi. No to ja teraz mówię, Boże miłości, dziękuję Ci, że jestem drogi. Ogłaszam to w imieniu Jezusa. I teraz co się zaczyna dziać? Powoduje to, że ja się taki staję w środku. Te stare przyzwyczajenia, te stare nawyki, te zasługiwanie odpływa również miesiąc po miesiącu, rok po roku i raptem człowiek się w cudzysłowie budzi rano po kilku latach i widzisz, że rzeczywiście patrzysz w lustro i co? Nie widzisz już grzesznika. Okay. Nie widzisz człowieka, który popełniał błędy, nawet nie widzisz człowieka, który upadł poprzedniego dnia. Nie widzisz już go. To nie jest arogancja. To nie jest powiedzenie wolno mi źle czynić. Nie. Chodzi o to, że w lustrze widzisz postać kochaną przez Boga. I widzisz to Jego oczyma. I ja uważam, że to jest w ogóle początek do tego, aby można było mówić o miłości do Boga, bo tutaj dopiero się zaczyna coś, co mogę nazwać miłością do Boga. Czyli ja najpierw musiałem przeżyć bycie kochanym, uwierzyć, że jestem kochany, to musiało przeniknąć moją duszę, podkreślam duszę, bo to najpierw za wiarą zawsze idzie doświadczenie, prawda? A więc to się zaczęło przejawiać już w emocjach moich, to mnie zaczęło uzdrawiać z tego, co kiedyś mnie poraniło i ja dopiero teraz byłem w stanie powiedzieć, że ja będę mógł Ciebie kochać, a to jest już zupełnie inny parametr.
kochać Boga. To jest zupełnie inna sprawa. Agatka, są takie, ja jeszcze taką rzecz powiem, są takie badania zrobione z ludzi, którzy jak gdyby czuli się kochanymi i z tymi, którzy nie czuli się kochanymi. I z tymi, którzy czuli się kochanymi, kiedy rozmawiano, to ci ludzie bardzo łatwo powstawali ze swoich życiowych porażek. Czyli porażka życiowa, powiedzmy w chrześcijaństwie, jakiś tam upadek i tak dalej, tak, nie było dla nich tragedią, ponieważ oni czuli się kochani i mieli tą siłę, wiedzieli, że stoi za nimi, że tak powiedzmy, ktoś, kto jest silny i mocny, tak? A ci, którzy nie czuli się kochani, po prostu porażka, że tak powiem, zamiotła ich na przykład życiem, nie? Tak, ale to ten aspekt, czy się człowiek czuje kochany, ale przez kogo? Bo w sumie taki, jeżeli powiesz na przykład zwykłej osobie na ulicy, że dajmy na to, na przykład Bóg cię kocha albo cokolwiek, to jest taki bardzo abstrakcyjny temat. Znaczy w ogóle tym się nikt nie karmi, bo co w tym nic nie ma. Dla człowieka ze świata, co to jest w ogóle za informacja, że Bóg cię kocha? Mnie bardziej chodzi o to, że temat miłości między Bogiem a człowiekiem może być bardzo abstrakcyjny. Natomiast ten temat, że stoi za tobą, że ktoś, kto się czuje kochany, czy to jest względem drugiego człowieka, czy to jest względem Boga. Bo jakby też właśnie cały ten klimat, że karmimy na przykład biednych ludzi, no to fundamentalnie to chodzi o to, żeby oni poczuli przez ręce drugiego człowieka, że są kochani, że ktoś się nimi interesuje, kiedy świat w ogóle ich wypluł. To wszystko jest bardzo złożone. Bez osobistego przeżycia bycia kochanym, tak, żaden człowiek, i to ze strony Boga, to jest bardzo ważne, żaden człowiek nie będzie mógł zrobić dwóch rzeczy. Po pierwsze, nie będzie mógł kochać Boga prawidłowo, a po drugie, nie będzie mógł kochać człowieka prawidłowo. To jest w ogóle bardzo ważne. Częstokroć ludzie, chrześcijanie w tym są jednym z przodowników, próbują przejść tak trochę obok. I na przykład próbują wprowadzić ludzi, którzy są wokół, w pewnego rodzaju pewien rodzaj miłości. Właśnie pomagamy. Powiem tak. Pomaganie jest bardzo dobre. Tylko, że kiedy człowiek nie jest jednocześnie prowadzony do miejsca, w którym on będzie zagłębiał się w to, że Bóg go kocha, to ta czyli taka miłość człowieka, którą otrzymuje poprzez pomoc, ona będzie bardzo chwiejna. To będzie coś małego. To nie wytrzyma naporu życia. To nie wytrzyma naporu życia. Kiedy natomiast człowiek wie, że jest kochany przez Boga, przeżywa to, to to jest bardzo silny filar. To jest coś takiego, czego nie można ruszyć. No bo gdy pomagamy komuś, to nie podnosimy jego poczucia bezpieczeństwa. My tylko doraźnie reagujemy na jego potrzebę. Za chwileczkę przestaniemy reagować i znowu on trafi w te takie obcęgi życia, gdzie nie jest dobrze, bo życie wali bez litości. Również nie podnosimy jego poczucia własnej wartości. Częstokroć, pomagając człowiekowi, a jednocześnie nie prowadząc go do tego, aby on zaczął przeżywać miłość Boga do niego, prawda? Nie tylko nie podniesiemy jego poczucia własnej wartości, ale jeszcze je obniżymy. Bo tylko utwierdzimy tego człowieka w takim przekonaniu, że on sobie sam nie potrafi radzić. A wiemy, że informacja o tym, że nie potrafimy sobie sami radzić, no to jest gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o człowieczeństwo. Tak. Wtedy, kiedy zacząłem realnie przeżywać miłość Boga do mnie, czyli poczułem się wartościowy, poczułem się bezpieczny. Poczułem się człowiekiem, który nawet kiedy upadnie, to nie zostanie skreślony. Wtedy doszła do mnie świadomość, co to znaczy, że mam teraz kochać Boga. I znowu inne słowo mówiące, że miłość do Boga polega na tym, aby przestrzegać Jego prawd. Okay. Zobaczyłem niesamowitą rzecz. Mówię, wow, Boże,
To znaczy, że ja nie muszę wykrzesać z siebie jakichś uczuć wielkich, bo cóż, nie posiadałem tych uczuć. Są różni ludzie. Ale i właśnie w tym temacie ludzie się mocno biją. Dokładnie. Też, nie? Mówią, ty to właśnie jesteś taki, mówi, z ciebie to jakieś takie emocje, mówi, ty to tak chyba kochasz tego Boga, nie? Ja taki nie jestem, jakichś takich tych emocji w ogóle nie mam, nie? Tak, a ja zobaczyłem, że ja nie umiem czegoś takiego zrobić, że idę się modlić i to jest dla mnie taki wybuch fajerwerków. Wow, idę do mojej komory, teraz spotykam się z cudownym Panem. Wiecie, ja słyszałem to setki razy, tylko ja tego nie przeżywałem. Ja miałem różne sytuacje. Okej, ale powiedz, jak gdyby, czy można powiedzieć, że co to jest? To są wymysły ludzkie? To są jak gdyby coś, co człowiek chce przeżyć? To jest, chce przeżyć w emocjach swoich? Zaraz o tym powiem. To jest w ogóle dusza człowieka, która tego pragnie. I to my mamy dostać, tylko że nie z tego źródła. Ja zaraz o tym powiem, o tym źródle, skąd my to mamy wziąć, nie? Natomiast rzeczywiście ja zrozumiałem, że ja nie muszę wygenerowywać tych rzeczy z siebie. Ja nieraz szedłem do mojej komory i było mi smutno. No kurczę, było mi źle, na przykład upadłem, na przykład się pokłóciliśmy, na przykład coś zawaliłem i ja nie szedłem do komory, ja nie byłem happy. Tam nie było happy. Ale co? Szedłem do Boga, który mnie kocha. Ja nie miałem tam żadnych pozytywnych uczuć. Ja nie potrafiłem ich wydobyć. Było może trochę. Było czasami różnie. Jak byłem na jakichś fajnych konferencjach, gdzieś po jakimś super uwielbieniu, te emocje zupełnie były inne. Ale w innych sytuacjach były inne. One były naprawdę różne, te emocje. Ale po tym słowie, w Ewangelii Jana, chyba w 17 rozdziale, już nie pamiętam, ja zrozumiałem, że moje kochanie Boga to jest bycie posłusznym Jego prawdom i dla Boga to jest wystarczający temat. Czyli Arturek nie musi się cały trząść w jakichś emocjach niesamowitych i tam skakać jak baranek. Może, ale nie musi, żeby ten Bóg był szczęśliwy. Czyli ten Bóg będzie szczęśliwy, jak Artur Ceroński będzie człowiekiem realizującym Jego prawdy. Czyli co Artur teraz musiał robić? Czuć się kochanym i być posłusznym. I to było coś, co w moim życiu trwało znowu jakieś kolejne lata, tak. Kiedy ja połączyłem te dwa elementy, tak. Że wstaję rano, ja wiem, że jestem wartościowy, wiem, że jestem kochany, wiem, że jestem wspaniały i jednocześnie za priorytet mam posłuszeństwo Bożym prawdom. I to jest ta fenomenalna rzecz, którą wy zrobiliście jako pionierzy, apostołowie, że wywróciliście to do góry nogami, cały ten fundament, który w ogóle czyli szeroka chrześcijańska religia stawia, bo jest tam postawiony fundament miłości przede wszystkim. I jak się patrzy na to, co się dzieje w ogóle z tym fundamentem teraz i co z tego wyrosło, to jest to w ogóle szokująca informacja, że to nie jest ten właściwy fundament. Tak, bo ludzie nie czują się kochani, tak. A zostało im, że tak powiem, odgórnie powiedziane, tak. Jak mają się zachowywać. Wiesz, i po prostu tak. Ludzie są spaleni, zdruzgotani i spaleni, nie mają, że tak powiem, mocy w ogóle, wiesz, tak. Do swojego życia, tak. Nie? Ale też jest taka sztuczna miłość, no chwała Panu. Sztuczna, bo są sztuczne miny, sztuczne zachowania. Tak. Wielokrotnie wiemy doskonale wszyscy, my jak tutaj siedzimy we trójkę i ci ludzie, którzy nas oglądają, tak. Że wielokrotnie idziemy na nabożeństwo i nie mamy dobrych emocji. Wielokrotnie jesteśmy zawiedzeni przez ludzi, jest nam źle, w środku czujemy się podle. Ale czy to oznacza, że nie jesteśmy w miłości? Nie. Okay. Bo jakkolwiek się czuję, to wiem, że mnie Bóg kocha. Czuję się zaakceptowany przez Niego. Choćby mnie wszyscy odrzucili, ja mam w środku fundament odczucia, już dzisiaj odczucia mówię, tak. Że Bóg mnie kocha. Ale prawda? Też jakby z drugiej strony uważam, że jest to tak temat chyba nieatrakcyjny dla ludzi i tak nieemocjonalny, że ludzie w ogóle nie chcą się zagłębić tak naprawdę, co jest źródłem w ogóle tej miłości. Bo ja pamiętam, jak kiedyś pewna dziewczyna mnie w ogóle zapytała, ale jak ty zrozumiałaś, że Bóg cię pokochał? No właśnie przeczytałam w Biblii, że wtedy, kiedy byłam jeszcze grzesznikiem, On za mnie umarł. No nie, no to, ale to jak? Co to? A w tym nic nie ma. Ja mówię, ale a co ma w tym być? Ale jakieś w ogóle emocje jakieś, ale co w związku z tym w ogóle przeżyłaś? Ja mówię, uwierzyłam w to. Uwierzyłam, że wtedy, kiedy byłam jeszcze grzesznikiem, w ogóle Bóg, w ogóle Jezus w ogóle za mnie umarł.
I to są w ogóle, i te w ogóle uważam, że fundamentalne w ogóle rzeczy, tak, które są źródłowymi tematami, one są tak nieatrakcyjne, jak coraz bardziej przestaje być atrakcyjna prawdziwa Ewangelia. Dokładnie. Masę zamienników jest. Bo teraz dochodzimy do takiego miejsca, gdzie ja chcę powiedzieć o tym, jak się, gdzie są emocje w miłości. Okay. Bo teraz wiemy już, że zaczyna się od tego, że człowiek musi wiedzieć, że Bóg go kocha, musi to przeżyć, musi w związku z tym czuć się bezpieczny, jego poczucie własnej wartości rośnie i tak dalej. Wiemy, że na tym budujemy miłość do Boga opartą na posłuszeństwie. Mhm. I teraz jest trzeci aspekt, miłość do człowieka. Okay. I tu są emocje. I teraz to, częstokroć czego ludzie oczekują od Boga, to oni od Boga tego nie otrzymają. Oni mają to otrzymać od ludzi. Okay. To ta miłość ma być potem przekuta i obudowana emocjami. Mm-hmm. Że teraz ja mam wchodzić w relacje z człowiekiem. I w tych relacjach z człowiekiem ja mam uwalniać wszystkie emocje. Tutaj będziemy mieli wszystko. Będziemy mieli zadowolenie, będziemy mieli atrakcję, będziemy mieli euforię, ale to z człowiekiem. A sytuacja jest taka, że ludzie jakby wewnętrznie separują się od ludzi. Są dla siebie zimni, są dla siebie odpychający, są dla siebie chamscy, a jednocześnie twierdzą, że kochają. Mhm. Bzdura. W relacjach międzyludzkich właśnie emocje zaczynają odgrywać dużą rolę. W relacjach międzyludzkich, w miłości międzyludzkiej są dwa elementy. Pierwszy to jest decyzja o poświęceniu swojego życia dla człowieka, prawda? Bo jest napisane, że nie ma miłości większej nad tą, niż gdy ktoś życie kładzie za przyjaciół swoich, prawda? Plus system emocjonalny. Mhm. I to jest na to miejsce, prawda? I teraz, kiedy ja się czuję kochany, dwa, kiedy chodzę w Bożych prawdach, czyli kocham Boga posłuszeństwem, to ja wobec człowieka będę śmiało mógł uwalniać różne emocje. Ja nie będę potrzebował dzisiaj być dla... Ja nie muszę być dla człowieka srogi, żeby coś jemu jakby narzucić. To nie ma takiej potrzeby. Ja mogę być po prostu sobą. Mogę być wobec niego normalnym człowiekiem. I mogę od niego też odbierać te emocje, których wiele osób chce od Boga odebrać. Bo ludzie idą do komory i chcą od Boga odebrać pewien pozytywny stan emocjonalny. I ja nie mówię, że różnego rodzaju uwolnieniom nie towarzyszą pozytywne stany emocjonalne, bo tak jest. Kiedy odchodzą demony, kiedy pokutujemy, przychodzą pozytywne stany emocjonalne. Ale przede wszystkim pozytywne stany emocjonalne mają być w relacji człowiek-człowiek. I to jest ten trzeci aspekt miłości. Kiedy ja kocham człowieka, to co robię? Daję mu swoje życie, daję mu swój czas, daję mu swoje pieniądze, daję mu swoją energię jakąś, tak? Tak, czy masz tak odnośnie każdego człowieka? Nie, bardzo różnie. Bo to są różni ludzie, prawda? I są różne stany emocjonalne. Mhm. Prawda zawsze jest stała, natomiast emocje są bardzo różne. Wiemy doskonale, że pewni ludzie, oni mają różne pewne osobowości. Mhm. Są osobowości bardziej skryte w sobie, są osobowości, które mniej potrzebują innych ludzi. Są różne osobowości i też emocje są odpowiednie. Więcej, są ludzie, z którymi jesteśmy bliżej, są ludzie, z którymi jesteśmy dalej. Nie możemy na przykład wymagać tego, żebyśmy wobec wszystkich ludzi na świecie posiadali takie same stany emocjonalne. To jest nieprawda. Inne stany są wobec ludzi, nie wiem, mąż z żoną mają inne stany emocjonalne wobec siebie niż wobec ludzi, którzy są gdzieś tam poza małżeństwem. Ludzie gdzieś w jakiejś grupie społecznej są bliżej siebie niż inni, ale te emocje tutaj już wchodzą w grę. Dobrze, no ale jak to ma wyglądać w ogóle w społecznościach chrześcijańskich? To cały temat właśnie, że potem was poznacie, potem was poznają po wzajemnej miłości. No właśnie. To tu się muszą składać te trzy elementy, bo to nie jest coś takiego, że my popatrzymy na przykład jedynie na zachowania emocjonalne ludzi, bo wielokrotnie zachowania emocjonalne ludzi nie posiadają głębokiej płaszczyzny.
W kościołach są różni ludzie. Na przykład są ludzie, którzy z gruntu są bardzo emocjonalni. A na przykład są ciepli z natury. Są ciepli, zachowują się w sposób ciepły, sympatyczny. Tak. Jednak gdy się zagłębimy w relacje z tymi ludźmi, dowiadujemy się, że oni wcale nie czują się kochani przez Boga i niekoniecznie kochają Boga przez posłuszeństwo. Od po prostu ich zachowania są takie, a nie inne, bo taka ich natura. Jednak kiedy następuje w ich życiu pewien wstrząs, a wstrząsy są, duchowe wstrząsy są notorycznie, zaczyna to się wszystko rozpadać. Co to znaczy, że poznajemy się po wzajemnej miłości? To znaczy, że to jest chrześcijanin kompleksowy, czujący się kochanym przez Boga, będącym posłusznym Jego prawdom, prawda? I kładącym życie dla drugiego człowieka, uwalniając adekwatne emocje do tego, jaka jest sytuacja. I to jest po miłości wzajemnej. Najbardziej od tego świata będzie nas różniło to, że w świecie ludzie żyją egocentryzmem. W kościele ludzie, powiem tak, uczą się nim nie żyć. Umie to w ten sposób. Bo za daleko bym poszedł, bym powiedział, że nie żyją. Też żyją, ale przynajmniej już wiedzą, że to nie jest punkt ich wyjścia. Natomiast w świecie ludzie uważają, że to jest punkt ich wyjścia. Oni troszkę też nie umieją, ludzie w świecie, inaczej i jakby to jest to, że nawet te altruistyczne działania, które mamy w świecie, one mają te podłoża egocentryczne. W kościele przynajmniej jest tyle, że ludzie się starają, wiedzą, że to nie jest, mówię o szczerych chrześcijanach, że to nie jest ta droga, bo są bardzo, bardzo różni ludzie. Natomiast kiedy się te trzy elementy ze sobą połączy, to wtedy rzeczywiście miłość zaczyna emanować wielką siłą. Ale jest coś takiego, że powiedzmy wspólnota wzrasta. Ludzie są na różnych etapach. Wychodzą, że tak powiem, z różnych trudnych miejsc swojego życia. I powiedzmy, można powiedzieć, że w pewnym momencie ludzie no nie odczuwają tej empatii też w kościele, nie? Na pewnych odcinkach nie, bo są różni ludzie na różnych odcinkach. Nie? Wiecie, ideałem by było, gdyby wszyscy rośli jednolicie, ale tak nie jest. No niestety to jest niemożliwe. Poza tym uważam osobiście, to jest zupełnie obiektywne, że miłość, przeżywanie miłości jest bardzo indywidualną rzeczą. Ja się przyglądam na wielu ludzi. Czyli nie ma wzorca jednego, nie? Nie ma. Znaczy jakby potem po owocu życia możemy w ogóle, że tak powiem, tak, cokolwiek powiedzieć, nie możemy, tak, obiektywnie. Nie można jakby, człowieka nie można zebrać do galopu jakby i wprowadzić go w miłość. To jest w ogóle niemożliwe. Bo ja wiem, że ten człowiek musi na przykład sam odnaleźć miłość Boga do niego. Jak on tego nie znajdzie, to jak ja go mam w to wprowadzić? Ja tego nie umiem zrobić. I powiem szczerze, że w moim życiu nikt tego nie potrafił zrobić. Ja musiałem na podstawie słowa właśnie tak poznać miłość, uwierzyć w miłość. I ten delikwent, który jest jakimś tam na przykład jeszcze hamem w kościele, jakimś tam typem. Nie, no tak, to taka prawda, jest hamem, bo to jest ham po prostu. Ludzie są często okropni w ogóle w zachowaniu. Tak, tak, jest taki ham, zachowania ma chamskie i tak dalej. To teraz przeważnie on jest korygowany i tam ustawiany, prawda, no bo się go tam koryguje, bo się go ma po kokardkę takiego chama i się go tam uczy. Natomiast ja po prostu wiem, że jeżeli ten człowiek nie przejdzie tej drogi, co ja, prawda, jeżeli on nie zacznie od tego miejsca, że on jest kochany, no tak, to ja go nie nauczę tego, żeby nie był hamem. No bo ja go mogę tam powiedzmy złapać za kark, powiedzieć, nie bądź chamski, prawda. No ale te chamstwo dobrze, będzie to gdzieś jest, w tej duszy. A z drugiej strony, jeśli na przykład widzimy, że ktoś jest, że tak powiem, w dobrym nauczaniu i tak dalej, i dalej przez wiele, wiele lat popełnia te same błędy, nie zmienia się, nie owocuje i tak dalej, czyli jesteśmy w stanie też postawić taką diagnozę, że nie ma tego osobowego w ogóle poznania miłości. Oczywiście, oczywiście. Bo to jest w ogóle siła chrześcijaństwa. Jestem przekonany, że ten człowiek, co by nie gadał, tak,
Nawet jeśli się przejawiają przez niego silnie dary Ducha Świętego, bo dary Ducha Świętego się mogą, jak wiecie, przejawiać, no, kiedyś też zrobimy pewnie program o tym, mogą się przejawiać przez wszystkich, nieważne jakich. Dary świadczą o dawcy. Tak, dary to świadczą o Bogu, a nie o człowieku. Ale ten człowiek, jeżeli on jest długo w dobrym nauczaniu i on dalej ma te zachowania swoje takie chamskie czy jakieś inne, to ja wiem jedno, że on nie przeszedł tej drogi, że on prawdopodobnie w ogóle nie poznał jeszcze miłości. No bo nawet jak się spojrzysz, człowiek się spojrzy na świat, na przykład na wychowywanie dzieci, to takim największym źródłem patologii to jest właśnie brak miłości jako dzieciak. Ja nie mówię jakiejś takiej miłości, takiej, że się rozpuszcza dzieciaka, tylko po prostu takiej zdrowej miłości, zdrowej zachęty. I to właśnie daje takie poczucie bezpieczeństwa właśnie w wychowywaniu. I później jak jest tego deficyt, no to z tego się robią właśnie jakieś bardzo patologiczne, dokładnie, takie profile psychologiczne. Tak, tak. No przecież, no właśnie, przecież rodzic tak, dla dziecka jest jak Bóg. Tak. I tak jak my, jako teraz narodzenie z Bożego tak, Ducha chrześcijanie, możemy w ogóle mówić o tym, że fundamentem miłości jest to, że Bóg kocha nas, tak, tak fundamentem miłości dla tego dziecka jest to, że ten rodzic go kocha. Mhm. I on ten, i to dziecko musi to odczuć. Tak. Jeżeli ono rzeczywiście nie odczuje tego, ono nie wrośnie w to, to właśnie potem pojawiają się dwa patologiczne elementy. Po pierwsze, to dziecko będzie buntownikiem, to będzie buntownik, bo on się będzie buntował przeciwko prawom tego świata i on nie będzie też kochał ludzi, ten człowiek. Dlaczego? Bo on nie przeszedł tej drogi. Bo ta droga, o której ja tutaj dzisiaj powiedziałem, to jest jedyna i ona ma zastosowanie zarówno na poziomie Bóg-człowiek, jak właśnie też rodzic-dziecko w tych kategoriach, prawda? Bo to jest to samo. Dziecko musi odczuwać miłość od rodzica. Jak nie odczuwa, no to co ono ma robić? Tak. To rośnie patol, no. A jeszcze chciałam się dwie rzeczy spytać. Pierwsza rzecz, że ja kiedyś słyszałam taką opinię, ktoś powiedział taką opinię, że w sumie przyjaźń to polega na tym, że człowiek już jakby instynktownie wie, że na przykład o ciebie lubię, ciebie nie lubię, na przykład coś takiego, że spojrzysz się na drugiego człowieka i jakby już masz to obczajone, czy to jest, czy masz tą chemię jakąś, czy jej nie masz. I ogólnie mówiąc, ja w ogóle w swoim własnym doświadczeniu, w swoim własnym życiu byłam bardzo zdziwiona, bo bardzo często ludzie, z którymi nie miałam jakiejś takiej natychmiastowej chemii, okazywali się w ogóle zaskakiwająco wspaniałymi ludźmi i przyjaciółmi. I zawsze byłam tym zdziwiona, że kiedy się otworzyłam na przykład na właśnie na jakąś relację, której w ogóle ze swojej naturalności bym nigdy jakby nie chciała w taką relację wejść, a z jakiegoś powodu weszłam na przykład, to okazywało się, że zaskakiwały mnie te relacje bardzo w pozytywny sposób. Do czego zmierzam? Że właśnie ludzie przychodzą, powiedzmy, do kościoła, mają te swoje naturalne przyzwyczajenia, tak, swojej psychiki, która de facto, jak sam nauczysz, może być skrzywiona. Różna może być bardzo. Więc i oni z tym fakultetem, czyli z taką, tym oceniają jakby świat i tymi jakby sensorycznymi, swoimi w sumie historycznymi uwarunkowaniami oceniają coś, co w sumie powinno być nowe. Prawda, że człowiek jest narodzony na nowo, więc jakby powinniśmy bardziej z nieba odbierać różne informacje, raczej niż z naszej psychiki, że no, historycznie na przykład ten mi przypomina jakąś tam, nie wiem, koleżankę, co kiedyś też się krzywo na mnie patrzyła, tak, a tu widzę kogoś w kościele, też się krzywo patrzy, to już nie rozmawiam z tą koleżanką, tak, bo i to jest właśnie to takie sięganie do naturalności, do naszej historii, raczej niż do Boga, o nowe spojrzenie w ogóle na drugą osobę. Dokładnie, dokładnie. To jest tak, bo to jest właśnie to, że to jest użycie emocji, tak, w nieodpowiednim momencie. Bo tak, to, ja zawsze mówię, emocje są do użycia, ale one później. Tak. One później. Jak już użyjemy prawdy, to tak, użyjmy emocji. Bo rzeczywiście, ja też spotykałem różnych ludzi, którymi łapałem kontakt bardzo szybki, ale to nie oznaczało, tak, że z tymi ludźmi nastąpiły jakieś relacje głębsze. No bo nie. Natomiast z ludźmi prawdy rzeczywiście tak. Nawet jeśli oni byli trudni i często mam do czynienia z ludźmi, którzy są ludźmi prawdy, ale trudni są, powiem tak, no czasami mnie męczą po prostu, nie? Jestem zmęczony nimi, ale są ludzie prawdy.
To są ludzie prawdy. Ja co mam w środku? Ten człowiek zajmuje w środku miejsce ważniejsze niż ten człowiek, który jedynie jakby współgrał na poziomie emocji. Chociaż te współgranie na poziomie emocji było takie fajne. Bo tam nie trzeba było nic zrobić, tylko na tym się kończyło. Mhm. Tylko na tym się kończyło. Dlatego mówię, jakby ja dzisiaj wiem, że miłość trzeba wziąć kompleksowo. Okay. Jej nie wolno wziąć inaczej, nie wolno jej odwrócić. Nie wolno jej odwrócić w żadnym wypadku, bo odwrócona miłość to jest. W ogóle bez takiego poczucia też bycia kochanym, nie? To nie można właściwie patrzeć na ludzi. To widzenie jest mocno w ogóle takie zakrzywione, nie? Tak. Krzywe i, że tak powiem, siedzi taki w środku narrator i tam podpowiada dziwne rzeczy. To jest dobre słowo. No, bo to tak naprawdę w ogóle, jak człowiek przeżywa miłość Bożą do siebie, nie? Jak gdyby rozumie to, że jest wartościowym człowiekiem, zaczyna też kochać siebie, to też automatycznie już potem leci, że w zupełnie inny sposób patrzy na innych ludzi. Wtedy właśnie jest dla ludzi litościwy, miłosierny, tak. Współczujący, pomagający, przebaczający. Czy ten człowiek na to zasłużył? Nie o tym mówię. Natomiast jak gdyby jest w tobie taki pokład siły tej miłości, że dopiero jesteśmy w stanie właściwie patrzeć na innych ludzi. Ja w ogóle też bym chciała, żeby się nikt w ogóle po tym programie też nie potępił, bo jak gdyby z naszych lat usługiwania widzimy, że ludzie na różnym etapie swojego chodzenia z Bogiem przeżywają tą miłość w ogóle od Boga, tak, prawda? Tak. Tak jak często jest tak, że są nienowonarodzeni ludzie w kościele i oni na skutek przychodzenia do kościoła dopiero rodzą się na nowo. Ja takich ludzi znam. Znam takich ludzi, którym zaimponowała nasza służba, może nawet i tam wyznawali Jezusa Panem i tak dalej, ale na skutek bycia bliskiego z nami, tak, doświadczania mocy Ducha Świętego, ci ludzie rodzą się na nowo. I uważam, że tak samo jest z miłością, że można już być jakiś czas w kościele, można być człowiekiem służby, można być liderem, można być usługującą osobą, funkcyjną i tak dalej, i na jakimś etapie w ogóle swojego życia dopiero przeżyć tą miłość. Tak, bo to jest, tego nie wolno do jednej osoby jakby zawrzeć. A co to znaczy kochać swoich nieprzyjaciół? No właśnie, bo kim jest nieprzyjaciel? No nie jest przyjacielem. To jest ktoś, kto nie jest twoim przyjacielem. To jest ktoś, kto się nie chce przyjaźnić? Tak, rzeczywiście, bo to czasami ludzie... I robi na niedobro. Tak, to jest ktoś, kto jest przeciwnikiem twoim na poziomie różnym. Czasami prawdy, czasami miłości. Jest ktoś, kto jest jakiś twój przeciwnik. Nie? No i teraz, dobrze, teraz jak się go kocha? No właśnie... Nie ma za co go kochać. Czy ma się do niego szacunek? Nie ma się szacunku, bo to jest bardzo ważne. Teraz żadnego nie mam szacunku do moich nieprzyjaciół. Dlaczego nie mam do nich szacunku? No bo ci ludzie występują przeciwko prawdzie, albo przeciwko miłości, przeciwko czemuś tam występują. No to za co ich szanować, tak? Nie ma. Ale czy ich kocham? Tak. Dlaczego? No bo miłość w swojej jakby podstawie ma to, że nie ma za co kogo pokochać. Bo jeśli Bóg pokochał mnie za nic, prawda? W zasadzie byłem jego nieprzyjacielem. Tak. W zasadzie byłem jego przeciwnikiem. Byłem przeciwnikiem prawdy, byłem przeciwnikiem miłości, przeciwnikiem Boga. No pokochał mnie. No to teraz ja też kocham tego człowieka. Jak go kocham? Czy ja go kocham wszystkimi swoimi emocjami, jak wielu myśli? Wcale nie. Ja nie wiem, czy może są tacy ludzie, mają tak wielką empatię, może ja też sobie rosnę w tej empatii, bo przypuszczam, że raczej tak, że sobie rosnę. No rosnę. Ale ja nie mam takiej empatii, że jest jakiś mój nieprzyjaciel i ja teraz zaczynam pałać do niego niesamowitymi emocjami pozytywnymi. Nie. Ja tak nie mam. Że ktoś mnie zranił, ktoś mnie tam coś zrobił negatywnego w moim życiu i teraz ja raptem mówię, wow, super, chcę z tobą w ogóle jechać na wakacje. Rozumiesz, o co chodzi, mieszkać w jednym pokoju, bo będzie nam super. No ja nie wiem, czy będzie super. Prawdopodobnie nie będzie super, nie? Ale czy ten człowiek w moim sercu zajmuje miejsce diabła? Nie zajmuje. Dlaczego? Po pierwsze, umarł za niego Chrystus tak samo jak za mnie. Po drugie,
wcale się od niego nie różnię, bo robiłem takie same rzeczy jak on, może w innej odsłonie. Prawda? Tak? Mhm. Po trzecie, czy gdybym był na jego miejscu, to chciałbym, żeby mnie ktoś kochał? No chciałbym. No bardzo bym chciał. Bardzo, może tego bym nie wypowiadał, ale bym chciał, żeby ktoś mnie pokochał, żeby ktoś mnie ogarnął. Chciałbym to robić. Więc teraz, gdy ten człowiek na przykład przychodzi do mnie i mówi do mnie tak, słuchaj, potrzebuję od ciebie pomocy, to ja mu tą pomoc okażę. Jeżeli on do mnie powie, słuchaj, chciałbym, żebyś jakby zapomniał o tym, co ci zrobiłem, to ja do niego powiem, wiesz co, daj mi miesiąc. Obiecuję ci, że sobie poradzę w miesiąc. Rozumiesz, o co chodzi, bo muszę też zrobić porządek ze swoimi, bo taka jest prawda. Wiecie, nie zawsze jest tak, że pstrykniesz palcem. Tak. Prawda? Wiesz. Ale to jest kochać tego nieprzyjaciela. Ja taką jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, tak? Bo ja dzisiaj się w ogóle nad nią zastanawiam, co ja tak naprawdę wtedy przeżyłam, bo ja dzisiaj sobie przeżywam, że tak powiem, w ogóle przeżywam sobie miłość. Ale lata temu, jak nasz Wiktor zaćpał i umierał od narkotyków, i ja zobaczyłam go w karetce pogotowia, w jakim on w ogóle był stanie i że mógł tak naprawdę umrzeć. Artur wtedy został z Wiktorem w szpitalu, a do nas do domu wieczorem przyszedł chłopak, tak naprawdę no można powiedzieć dealer, osoba, która tak naprawdę Wiktorowi dała te narkotyki. Mhm. I to było lata temu. Ja nie byłam jeszcze na jakimś takim etapie i uświęcenia, i też kochania w ogóle drugiego człowieka i tak dalej. A propos tego, że po miłości nas poznają. Okay. Ja się zastanawiam, co to w ogóle wtedy było, co ja przeżyłam. Bo ja miałam wtedy właśnie emocje. Ja miałam bardzo pozytywne emocje do tego człowieka. On przyszedł ze swoją mamą, ja w ogóle, on strasznie się bał. A ja się do niego uśmiechnęłam, powiedziałam, że wejdź. Zaprosiłam go do nas do pokoju, usiadł sobie na łóżku. On się bardzo bał, ponieważ on został z tą informacją, on i jego mama, że Wiktor nie żyje. Ja pamiętam jak dziś, że ja w ogóle wzięłam go za rękę. On się bał też, że ja pójdę na policję, że my pójdziemy na policję, że ta sprawa zostanie w ogóle odkryta i tak dalej. Natomiast ja powiedziałam, że absolutnie, że w ogóle ja nie mam do ciebie pretensji, że ja ci w ogóle wybaczam. I ja się do tego absolutnie nie zmuszałam, to nie było coś we mnie takiego wyuczonego i tak dalej. I mamy tutaj jak gdyby do czynienia z tym, że mógł umrzeć syn mój, tak? I powiedziałam do niego, że nawet na policję w ogóle nie pójdę, w ogóle nie mam do ciebie żalu. Mówię, i powiedziałam do niego, mówię, nawet gdyby Wiktor umarł, to ja ci w ogóle przebaczam. I pamiętam, że wtedy mnie doszło w ogóle takie słowo, że ja takich dzieci jak Wiktor mogę mieć mnóstwo. Gdyby się on dzisiaj na nowo narodził, to może się stać w ogóle moim synem. I pamiętam, że jak kiedyś opowiadałam to jakiejś tam osobie, to ona była też zbulwersowana i mówi, nie chciałaś mu urwać łba? I ja sama potem się nad tym zastanawiałam, co tak naprawdę to było. Czy to było coś nadnaturalnego? Bo ten człowiek przestał być dealerem, a stał się sportowcem. Tak, zmienił nie, całkowicie, całkowicie swoje zmienił życie. Swoje życie. Od tego momentu on to jest w ogóle, inny człowiek. Tak, jak gdyby nie oddał życia Jezusowi, bynajmniej jak gdyby nie wiemy o tym, tak? W sensie, że tam oficjalnie klęknął i tak dalej, nie wiemy. Ale zmienił swoje życie. Okay. Przestał być dealerem, nie handluje towarem, a stał się sportowcem. I tak jak nieraz są, powiedzmy, dary, że wchodzisz, uzdrawiasz kogoś, nie, manifestuje się dar uzdrowienia. Czy też coś takiego można podciągnąć, żeby to było coś... Tak, bywają sytuacje takie i ja osobiście wierzę, że taką rzecz przeżywał Jezus na krzyżu. Mhm. Mam taką wiarę, że On... To, co przeżywał na krzyżu wtedy, było ponadnaturalnym wybaczeniem ludzkości. Że to nie było coś, a co wywodziło się jedynie z jego charakteru i posłuszeństwa wobec Boga, ale że towarzyszyły temu ponadnaturalne związki emocjonalne. Ale to zalicza się w gabarytach cudu. Jednak wiem jedno. Ja w ogóle jestem przekonany o tym, co teraz powiem. Że nie ma większej siły na świecie, siły przebicia niż miłość. No nie istnieje większa siła przebicia. Mhm. Tylko ta miłość prawdziwa, o której dziś mówimy, bo ona za sobą niesie potężne źródło mocy. Potężne źródło mocy. Czyli gdy człowiek już tylko decyduje się na to, że chce tą miłość przeżywać,
to on zaczyna, nawet nie wie kiedy, wchodzić na zupełnie inną ścieżkę mocy. To jest zupełnie inna ścieżka mocy. Tam się dzieją rzeczy, które nie dzieją się, kiedy człowiek nie zdecyduje się na to. Dlatego tak ważną rzeczą jest to, żeby ludzie, którzy nas dzisiaj słuchają, oni podjęli pewną decyzję, żeby powiedzieli: Boże, ja chcę przejść tą drogę rozwoju miłości. Ja chcę tego doświadczyć od A do Z według tego, jak Ty to zaplanowałeś. Nie inaczej. Bo inaczej to wypaczenie jakieś będę miał. A tak jak Ty zaplanowałeś, bo to będzie przynosiło moc. Realną moc. No właśnie, bo to miało być moje ostatnie pytanie, że miłość nie przeminie. Nie, tak. Nie przeminie. To daje potężną moc. Ja dzisiaj naprawdę, słuchajcie, ja nie rozumiem pewnych rzeczy. Nie umiem ich w sobie ugryźć. Mhm. Jakby mnie ktoś na przykład zapytał, co się dzieje w pewnych sytuacjach ze mną w środku, ja tego nie umiem powiedzieć. 4 lata temu, mniej więcej, kiedy ja zacząłem doświadczać pewnego takich najpotężniejszych przełomów związanych z miłością, to ja w pewnych momentach to sam sobie zadawałem pytanie, siedziałem w domu i mówię tak: Panie Boże, czy ja mam depresję? Bo jakieś funkcje się we mnie zatrzymały. Ja przestałem reagować wewnętrznie, bo ja zewnętrznie to się dawno nauczyłem nie pokazywać różnych reakcji. Ale wewnętrznie przestałem reagować na różne negatywne rzeczy w taki sposób, jak reagowałem. Okay. Zacząłem w dziwny sposób mieć na przykład litość wobec różnych ludzi. Litość. To było przedziwne. Ja nawet tego, i to za tym stała jakaś siła nadnaturalna. I dzisiaj wiem, że to jest miłość. Mhm. Że ta miłość, ona nie przemija i ona jest źródłem najpotężniejszej mocy. Że stąd te słowa, że wiara jest czynna w miłości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że to w ogóle, kiedy ten fundament my położymy, będziemy szli jak przecinaki. Wow. Piękne. Czyli reasumując, zaczynamy od otwierania się i uwierzenia w miłość Boga do nas, tak? Tak, to jest podstawa. Podstawa podstaw. Nigdy od niczego innego. Zawsze od tego. Nawet jeśli człowiek Boży będzie miał dylematy, że jeszcze nie jest posłuszny różnym rzeczom, tak, to zawsze wtedy, kiedy do głowy mu to będzie przychodziło, co zresztą będzie prawdą, musi przyjść do tego Boga i powiedzieć: Boże, tak wiem, że jeszcze nie potrafię być posłuszny, tak, ale idę tam najpierw, gdzie mam iść. Okay. Wiem, że mnie kochasz. Okay. Wiem, że Ci na mnie zależy. Wiem, że jestem wiele wart. Mm-hmm. I tak w koło Macieju, dopóki nie zaskoczy to w nas. Jak zaskoczy, nie będzie problemu z posłuszeństwem. To będzie już łatwe. I nie ma też tego czasu straconego, czyli na każdym etapie swojego życia z Bogiem możesz przyjść do źródła. Amen. Super. Piękna rozmowa. Dziękuję bardzo, kochani. Dziękujemy również.